piątek, 17 stycznia, w Czarnieckim Centrum Kultury odbyło się spotkanie przedstawiciela Komitetu Obrony Linii Kolejowych z mieszkańcami Czarnego. Rozmowy miały dotyczyć groźby likwidacji połączeń kolejowych na trasie Chojnice-Szczecinek. Nazywam się Adam Latyński, jestem jednym członkiem Społecznego Komitetu Obrony Linii Kolejowych. Nasz komitet, jak Państwo wiecie, bo bardzo dużo spotkań żeśmy mieli tutaj w Czarnym, działa od 2003 roku. Tak więc w tym roku, w miesiącu czerwcu, będziemy obchodzić dziesięciolecie naszego komitetu. Przez wiele lat różnie to bywało, nie musieliśmy się drastycznie spotykać. Drastycznie to było dla nas w 2003 roku, w momencie, kiedyśmy utworzyli ten komitet, gdzie nam na tej linii już zablokowano, zawieszono linii kursowania pociągu, ale po naszych interwencjach, po naszych jakby tu działaniach przywrócono z powrotem te pociągi, potem mieliśmy troszeczkę spokoju. W 2005 roku znów mieliśmy akcję, bo część pociągów nam zabierano lub nie w takich godzinach próbowano zrobić nam te pociągi, gdzie nie pasowały młodzieży dojazd do szkoły, pracownikom do pracy. No i nadszedł rok 2012. Zmiana rozkładu jazdy od miesiąca grudnia i tragis. W rozkładzie jazdy na tej linii zabiera nam się część par pociągów kursujących od poniedziałku do piątku, a także zmiany w kursowaniu pociągów w dni świąteczne. Jest zagrożenie, jest zagrożenie. Sam wicemarszałek Urzędu Marszałkowskiego mówi w mediach, że i głośno i potwierdza to, że z powodu braku funduszy brakuje 3,5 miliona czy tam 4,5 miliona. Najprawdopodobniej pociągi na linii 210 tutaj Chojnice, Szczecinek zostaną całkowicie zawieszone. My rozumiemy wszystko. Dla nas ważne są także i szkoły, ważne są i szpitale. Ważne są tego rodzaju inne instytucje, które działają dla społeczeństwa, ale także dla nas ważny jest i transport publiczny. Bo proszę Państwa, z chwilą przejęcia przez Urzędy Marszałkowskiego, gdzie stali się właścicielem tej spółki, przewozy regionalne, spada na nich całkowity ciężar. Bo transport publiczny, proszę Państwa, my rozumiemy, że to nie jest tylko kolej, pociągi, że to są autobusy, że to są różnego rodzaju środki lokomocji, które w całym marszałek na całe województwo ma. Jakby całą winę się zwala na kolej. Proszę Państwa, to nie jest tak. Te spółki to nie są własnością PKP. Szczególnie ta spółka przewozy regionalne. To jest właścicielem, w myśl prawa jest Urząd Marszałkowski, pan marszałek. A pan marszałek, proszę Państwa, jest reprezentantem w regionie, w terenie rządu. Rządu polskiego, gdzie jest konstytucja, która mówi. Rząd obowiązkiem państwa jest zapewnić dla obywateli dojazd do pracy, z pracy, do szkół, do instytucji, do szpitali i tak dalej, i tak dalej. A tu zobaczcie, co się zaczyna dziać. Tragizm. Bo co więcej, nie mamy także tutaj transportu autobusów nawet. Transportu kołowego nie mamy, bo zobaczcie, co się dzieje. Autobusy z Czuchowa jadą do Czarnego. Wysiadka do Szczecina nie jedzie, bo oni się tam pokłócili, bo ten przetarg, bo ten przetarg. Nas to społeczeństwo nie powinno interesować. Kto przetargi wygrywa, kto przegrywa, że oni się kłócą. Autobus nie może ze Szczecinka, proszę Państwa, wjechać do Czuchowa na dworzec, na tą bazę PKS. Gdzie my jesteśmy? W jakim kraju? 21 wiek, ludzie. Coś jest nie tak. To nie są działania, które mają być dla dobra tego społeczeństwa. I nie mamy żadnego dojazdu, jeżeli nam zablokują. Ale to nie jest tylko, proszę Państwa, sam dojazd. Was, nasz do pracy. To jest zagrożenie inne, proszę Państwa. Bo na tej linii, na tych liniach, czy to Chojnice Kościerzyna, czy Chojnice Szczecinek, czy Czerw Kościerzyna, całkowite zawieszenie linii pozbawia po kilkanaście osób pracy w ogóle. Przecież tu pracują ludzie na posterunkach. Pracownicy polskich kolei, polskich linii kolejowych. I cieszę się, proszę Państwa, że burmistrz miasta Chojnice, będę to wszędzie podkreślał, bo dzięki pomocy samorządowcom, który od 2003 roku, bo wtedy nie mieliśmy poparcia w samorządowcach wcale. Taka jest prawda, proszę Państwa. Mieliśmy jednego sprzymierzeńca, który dzisiaj na tej liście się tu nie podpisał. Jedyny sprzymierzeńc to był burmistrz tu, tego miejsca, gdzie jesteśmy w Czarnym. A teraz ja go nie widzę na tej liście. Tu, moi drodzy, pieczątki waszego gospodarza nie ma. Mówi pan cały czas o swego rodzaju dialogu, że był między społeczeństwem, a wydaje mi się, że w tym wypadku to nie bardzo pan prowadzi dialog, tylko pan prowadzi troszeczkę
kieruje pan trochę złe informacje i wprowadza, nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie ludzi w błąd. Po pierwsze, chcę państwu wszystkim oznajmić, że tu moja obecność i podpisanie się na tej liście i to, że organizujemy takie spotkanie właśnie w instytucji samorządu, świadczy tylko i wyłącznie o tym, i tak samo na każdej jednej świetlicy, że i burmistrz, i gmina jest absolutnie przeciwko likwidacji tego połącza. A co do tego, czy ta piątka została złożona, czy nie, to powiem państwu w ten sposób. Gmina do gminy wpłynął fakt o godzinie 12.40, o godzinie 12.32 do godziny 14, żeby potwierdzić. W tym dniu, no łatwiej pewnie jest wójtowi gminy Chojnice, czy burmistrzowi Czuchowa, załóżmy w bardzo bliskiej odległości, być może było spotkanie, zaplanować i tą pieczątkę przystawić. Na pewno była akceptacja pana burmistrza słowna i telefoniczna, że ja również się pod tym podpisuję, tylko taki podpis nie został złożony. No trudno, czasami 5 grudnia między godziną 12.30 mogę państwu pokazać, a do godziny 14 trzeba ten projekt wysłać, żeby otrzymując ten projekt o 12.30 porzucić wszystkie swoje obowiązki. Nawet nie wiem, czy w tym dniu pan burmistrz był w pracy, bo to było 5 grudnia dokładnie. Ja na pewno takiej informacji nie miałem, ale gdyby to było aż tak szalenie ważne i to ważyłyby się losy tej linii przez złożenie podpisu burmistrza czy zastępcy, to na pewno byśmy pojechali, ale jeżeli się pod tym podpisali większość wodarzy zainteresowanych tym, to myślę, że poprzez taką aklamację i pan burmistrz też takie poparcie złożył. I absolutnie wprowadzanie naszych mieszkańców Czarnego i stawianie w świetle naszego burmistrza, że niezłożenie podpisu jest swego rodzaju akceptacją do likwidacji tej linii, to powiem, że nie, absolutnie nie. No ale to było bardzo ważne. Proszę nie przeszkadzać. Proszę panią, proszę nie przeszkadzać. O godzinie 12.30 wpłynęła ta informacja. Tyle jest urzędników, trzeba też było zadzwonić, aby się przejść. Ale nie, no pan pokazuje pieczątki. Czy już? Pan pokazuje pieczątki, może jeszcze chwileczkę. Proszę bardzo. Powiem tylko tyle. Dzisiaj rozmawiałem z panem burmistrzem, jestem na tym spotkaniu i powiem wprost i wyraźnie, że absolutnie jesteśmy przeciwko likwidacji tej linii. To jest zlikwidowanie tej linii, oczywiście ma w sobie nieodwracalne skutki. Skutki takie, że to, co się pewnie swego rodzaju rozwiąże, nigdy nie można do tego więcej powrócić, a to są skutki przede wszystkim społeczne. To, o czym wszyscy pewnie powtarzają, czyli brak czy ograniczona możliwość dojazdu dzieci do szkół, mieszkańców do pracy, to co często pan powtarza, do szpitali, do służby zdrowia, czyli absolutnie przeciwko takim działaniom Urzędu Marszałkowskiego będziemy razem, jak gdyby z państwem się tutaj w tym proteście jednoczyć. Po drugie, no troszeczkę mnie dziwi postępowanie no, ze strony Urzędu Marszałkowskiego z racji tego, że będąc w takiej przy okazji budowania planu zrównoważonego rozwoju województwa pomorskiego bardzo często się mówi o tym naszym sektorze południowo-zachodnim, że jest to taka swego rodzaju brama na województwo zachodnio-pomorskie i zlikwidowanie tej linii to rzeczywiście nam tą bramę zamyka. Nie tędy droga, na pewno. Powiem w ten sposób. Wszelkiego rodzaju działania będziemy czynili ku temu i to na pewno tak jest, żeby ta nie została zlikwidowana. Przede wszystkim, panie burmistrzu, ja to nic nie robię przeciwko wam, tylko mówię prawda, fakty, jakie są. Powiedziałem świadomie i z pełną odpowiedzialnością powtarzam jeszcze raz. Nie wiem, dlaczego nie została przystawiona pieczątka i tłumaczyłem. Nie mieliśmy kontaktu, spotkania z panem burmistrzem, żeby wyjaśnić dlaczego. Udajemy się, proszę państwa, 23. Jesteśmy zaproszeni po wcześniejszym wręczeniu petycji jednemu z członków zarządu wojewódzkiego, proszę, tak, i 22 już jesteśmy zaproszeni, z czego się cieszymy jako Komitet Społeczny Obrony Linii na to spotkanie w Gdańsku. Pojedziemy, zawieziemy te listy podpisów państwa tutaj, które uzyskujemy, gdzie jesteśmy wszędzie, to są listy, moi drodzy, poparcia waszego. My nie jesteśmy w sensie wszystko na nie. Bo ja rozumiem dzisiaj gospodarza, właściciela przewoźnika, że on patrzy na ekonomię. My też na to patrzymy. Bo ja się nie będę podpisywał po tym, gdzie tym pociągiem jedzie jeden pasażer czy dwóch. A tu wystarczy autobus szynowy zakupić wzorem województwa zachodniopomorskiego, moi drodzy, gdzie
Urząd Marszałkowski zakupił w tej chwili, to już będzie chyba 22 czy 24 autobusy szynowe i zobaczcie, jak pięknie rozwiązana jest komunikacja. Pociąg przyjeżdża do Szczecinka, przywozi ludzi do pracy, tak jest ustawienie, że jedzie z powrotem do Szczecina, zabiera młodzież do szkoły, jedzie do Szczecina, mechanik tylko przechodzi, jedzie do Kołobrzegu, z Kołobrzegu do Szczecinka, bo to jest tani środek, on na 100 km nie spali 300-400 litrów, jak te lokomotywy spalały. I wygodnie, komfortowo, ślicznie się jedzie. Rozmowy z mieszkańcami Czarnego były tylko jednym z wielu tego typu spotkań organizowanych przez Komitet Obrony Linii Kolejowych, który podejmuje także szereg innych działań w celu ratowania linii kolejowej Chojnice-Szczecinek. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że odzew społeczeństwa przyniesie oczekiwane rezultaty.